Ladies and gentlemen, welcome in Gliwice. On the red corner we have Robert Pisula. And on the blue corner we have Przemysław Rzesławski. Na tym pierwszym kroku bokserskim możemy powiedzieć, że wylosowaliśmy wadze 75 kg tych samych zawodników z tych samych klubów. Oni się znają. Ring wolny, runda pierwsza. Robert Pisula ma staż pół roku i trzy walki za sobą. Przemek Rzesławski ćwiczy już 2 lata i ma 2 walki za sobą. Ostro zaczyna Robert Pisula kombinację na brzuch. Lewy, prawy. Przemek prostym. Wiemy, że Przemek ma bardzo dobry, prosty, lewy. Oni się znają. Chociaż teraz Przemek trenuje już 5 razy w tygodniu, Robert znowu ostro rusza. Czy to nie będzie go kosztowały siły? Lewy, uniki. Robert naciera, lewy, lewy, prawy. Przemek ma 20 lat, Robert 30. Wiadomo, przed Przemkiem jest duża kariera, może co pociągnąć. Robert chaotycznie atakuje. 5 na lewe Przemka. Atak spychający Przemka na liny. Potężny prawy, atakuje Robert. Dobre prosto Przemka, próbuje go wypunktować. Już zaczyna pracować swoim lewym prostym. Próbuje trzymać dystans. Robert próbuje podejść, skrócić ten dystans. Też walczy tymi lewymi, ale dostaje. Dużo teraz prostych weszło na głowę Roberta. Kontruje. Mamy clinch. Ło, potężne ciosy Przemka. Przecierają się przez ten blok. Wymiana prostych. I w brzuch. I atak na blok. Wyrównana ta walka, chyba więcej ciosów dochodziło od Przemka. Będzie rozważnie walczy Przemek. Myślę, że zachował więcej sił. Zobaczymy, co pokaże druga runda. Kolejne starcie. Pięknie Przemek punktuje tymi lewymi. Poprawia prawą. Robert próbuje tu ofensywnie coś działać, tylko przynajmniej. Ale widać, że te ciosy nie dochodzą, a od Przemka trafiają. Piękny zasięg rąk. Pięknie na brzuch. Tak, to go osłabi. Robert będzie osłabiony, jak dostanie więcej takich ciosów. Silne ciosy, proszę Państwa, bardzo silne ciosy teraz. Widać, że Robert osłabł, chyba łapie powietrze po tych ciosach na brzuch. Pomsta go tym lewym Przemek. I znowu na korpus. Trochę tempo, widać zmęczenie przychodzi. O, ale urwał potężny prawy sierp. Robertem zachwiało. Będzie kontynuował tą walkę. Proszę Państwa, pierwsze liczenie. Jaka będzie decyzja sędziny? Kontynuujemy starcie.
Czy teraz Przemek będzie próbował dobić Roberta? Czy wykorzysta to zamroczenie? Kolejne mocne ataki Przemka. I mamy drugie liczenie. Czy ta walka dobiegnie do końca, czy nie będzie trzeciej rundy? Państwa jeszcze walczą, jest boks. I gong ratuje prawdopodobnie Roberta przed końcem tej walki. Witamy na trzeciej rundzie, proszę Państwa, Przemek atakuje już z początku. Robert próbuje jeszcze walczyć. Też próbuje kąsać tym lewą prawą. Przemek pięknie, lewa, prawa. Chcę go wyczuć. Piękny brzuch znowu. Się broni i w korpus znowu. Robert chyba już nie ma sił. Widać to większe doświadczenie i większą kondycję u Przemka. Ale ogromny szacunek dla tych zawodników. To jest niesamowite poświęcenie i odwaga stanąć tam na ringu. Robert stał. Widać, że mamy zwrócił jeszcze jakiś zryw. Zryw jeszcze Roberta. Atakuje. Aż szczęka wypadła. Ciężko chłopaki trenują, mogli nam dać pokaz boksu. Wiadomo, to jeszcze amatorsko szlifują swoją formę i technikę. Znowu bardzo dobry lewy. Bardzo dobry prawy. Robert atakuje. Koniec trzeciej rundy. Brawo! Brawo dla nich. Szacunek wielki. Zakończyła się walka w oczekiwaniu na werdykt. Do następnej walki gotują się. Czekamy na werdykt, ale on jest chyba jednomyślnie dla Przemka. Wielkie gratulacje. Robert dotrwał do końca. Przemek pokazał pięknie lewe. Obydwaj mają pole walki. Mamy zwycięstwo, tak. To jest jednogłośnie Przemysław. Nie ma do tego wątpliwości. Piękna walka, piękny charakter pokazali chłopaki. Do zobaczenia.